Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty. Ze mną oczywiście są widzowie na czacie. Siemaneczko wszystkim, cześć. Idzieś tam w tle jeszcze chyba na CB Radio. Halo, Krzysztof, jesteś ze mną? Halo, siema, no. Dobra, słychać go, oczywiście wszystko w porządku, także jest Krzysio. Do którego macie linka w opisie i w sumie... co? To się dowiecie sobie, bo tam będziemy bili ostatnio, co nie? Tak, dokładnie, jak? No, więc 1300 da się radę, Krzysiowi, myślę, że będzie też bardzo miło. A my lecimy dzisiaj z kolejnym odcinkiem. Bo właśnie tam już Krzychu, jak mówiłem, jest na CB Radio, ale jest na gospodarce, a ja dzisiaj właśnie wjeżdżam ze sklepu, zabieram to dopiero, dziękuję, pozdrawiam Dawida Jaspera, pozdrawiam również, zabieram właśnie nasze KSW, czy KWS-y, na gospo, bo dzisiaj będziemy robić siewy, także no zwlekamy, po prostu siadamy i lecimy, dzisiaj akurat siewy na dwa zestawy. Będziemy sobie stosować ponownie i dziś właśnie rzepak będzie wchodził mocno. Okej, okay, dobra, ja sobie tylko tak, postaram się jakoś tu... Aha, bo ono tak ma biegi. KSW, kappa. Dobra, także wyruszamy sobie. O, wyruszamy w rejs. No, dzisiaj fajny odcinek, ogólnie się szykuje z takim dwa zestawy, ale kolejny odcinek myślę będzie jeszcze lepszy, bo w planach mamy... kiszonkiem, więc myślę, że fajnie było, jakbyście wpadli, bo kupimy nowe pole. I propos nowych rzeczy i kupowania takich rzeczy, dokupiliśmy sobie krówek ogólnie. Po przewinięciu czasu, czyli ten miesiąc z lipca na sierpień, krowy się zwróciły, więc mamy teraz full oborę nową zatankowaną w krowy i chyba 44 sztuki na 50 możliwych krów w starej oborze, jednak nie cielaki, a krowy. No i cóż, dziennie to jest 13 koła jakby pieniędzy dla nas, więc super, bo miesięcznie około 26-27 tysięcy zarabiamy za krowy, także bardzo fajna cena. No i ponadto jeszcze niedługo mamy w planach zakupić trochę rzeczy. Tyle tak jadę, w sumie nawet nie zabieram pasów, nie? Ale mamy w planach jeszcze kupić parę nowych rzeczy i chyba nawet na jutrzejszy odcinek, znaczy na pojutrzejszy dla was, będzie planowany wypoczynek szczepu od sąsiada, bo nam niestety nie starczy. Ale to zobaczcie sami, jak to będzie wyglądało, nie? Też tak się nie chce wysprzęglać. Okej, okay. Już tu zajeżdżam. O, proszę bardzo, zestawy stały gotowe, to jak się elegancko przygotował. Ja sobie tylko... Ej, poczepimy mitura jeszcze? Ja zaraz odczepię szczepkę i poczepimy mitura, nie? Okej, okay, spoko. Żebym miał tu sobie fajnie mógł zabierać. O. No. No. Odpinej! Dobra, dzięki. Już. Nie, to taki ten. Coś mi się przypomniało śmiesznego. Ty, a tam... A, dobra, jeszcze będę musiał poczepić sobie obciążnik. Tu... A, gdzie stoi się obciążnik, co nie? Postawiasz. Tutaj, tutaj. O, to super. Perfekto. Myślę, że spoko podjechałem. Także dwa zestawy. Ogólnie myślałem, żeby je sprzedawać albo coś, ale doszedłem do wniosku, że byłoby to po prostu głupoto, gdybym je sprzedał. Może łopatę ci podczepię, czy nie? Łopatę nie. Nie? Okej. Okay. Dobra, mam podczepione. Chyba. Jeszcze tylko odczepię sobie to. Lekko do góry. I dawaj się na obciążnik z tym, nie? Żeby tam nie majtało, jakby co? Tak. O, kisuki se chodzą ogólnie. Cały czas będzie pisać imionka dla kota, ale z tego same na razie Ursusy i Zetory lecą. Więc jakbyście coś wymyślili bardziej kreatywnego, a nie tylko Ursus Zetor, to było fajnie, nie? Nie wiem, może... Jeszcze Masy pisali. No, jeszcze Masy, no. O. Dziękuję. 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 Dobra, więc idziemy jeszcze tylko po palety, po taką maszynkę, znaczy przystawkę do palet. I cacy. A, i też taka nowość, że mamy nową łyżkę. Mamy nowego krokodyla ogólnie. Bo tamten był po 1000 litrów. I dalej jeszcze się daje, tylko że teraz on do po prostu tylko i wyłącznie do samych. Belek. A tamten jest 1700 litrów. Ładuje nam obornika. Także super obornik, jest cały wywieziony, więc w końcu się coś tam na tej farmie dzieje. Że to leci. Może alimenciarz? Nie, raczej nie. Tak, to nie. Czekaj, a teraz jak to by było? To mogę to ruszać w ogóle? Ty nad tym wcześniej nie podpina, wiesz? Chyba się podpina to kable. Kable no. Pewnie, kable no. Łapie. Podepnij kabelki, dasz radę. Uj, chyba nie, czekaj. Może... O, dobra, działa. A działa? No. No nie wiem. Dziękuję. Okej. To co, najpierw zasypię ciebie tam, nie? A potem, żebyś też pojechał. Bo żebyśmy w dwóch nie wjeżdżali. Wiesz, które pole, nie? Ta 50 tam. Pod jumpera. 50. A, no, no, no. No, no, no. Pod jumpera. Nie wiem, jeden KWS starczy? Nie wiem, dwa wezmę w sumie.
Dawaj dwa. Dwa na raz. Jak? Bo Safty ma baraz, żeby dwa KOS-y wziąć na raz. To, o! Dobrze. Dobra. Mogę się podjechać? Jeszcze możesz, na spokojnie. Dobra. Żeby to drugi złapać, nie? Nigdy. O! No jak stąd. Ale jedzie. Ale jedzie. Dawaj najpierw do mnie tu. No już, nie już, poczekaj pan. Okej. Okay. Kurde, kurde, zarabędzi do remontu. Ale podjedź teraz, co się zrobił. Ale sypało czy nie? Sypało. O, jeszcze. A już pełne pewnie je. Pełne. Zobacz, panie. Tak, pełne? A jak, 100%, 99. Zrobimy to jeszcze miniatureczkę, okej? Okay? Zaraz zwracamy. Zajmę tylko chwilkę i przypomnę wam o Instant Gaming, który macie oczywiście w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić najnowsze promocje, jakie są dostępne pod kategorią Farming Simulator. Jak widzicie, 107 zł za drugi rok Season Passa to jest naprawdę nic w porównaniu do tego, co jest na Steamie, bo tam to wynosi aż 172 zł, także ceny są naprawdę fajne. Tak samo jak na platynkę, czy też samego farminga, który tylko 7 zł kosztuje, więc możecie wpaść sobie zobaczyć, co tu dla was czeka, a myślę, że na pewno się nie zawiedziecie. Nie przeszkadzam i wracacie do filmu. No to jesteśmy blisko z pasportem, ogólnie się mi trochę czas tutaj jakby lekko mignąć. Wiem, że trochę może nierealistycznie, ale trzeba było nam tego czasu właśnie trochę zmienić, żeby nam lepsze tutaj kadry wyszły. Więc co, ja sobie chyba to odłożę. No to sam już w sumie jedź, no. No to jedź, Adaśko. Jada. Ja sobie tutaj tylko trochę dalej złapię, żebym mógł bardziej tutaj wysypać. O. No. Już wysypałem. Kurde, powiem ci, dwa worki prawie poszło, nie? To elegancko. Ten już taki, wiesz, taki zwis się zrobił, taki worek z piachem. Dobra, wysiadamy. Okej. Okay. I no i co, siadamy do naszego sprzętu. Zapalamy. Czekaj, trochę tam... gibie ten siewnik z tym kultywatorem, ci powiem. Gibie cię? No i to potężnie. Ale nie wiem, czy żebyś założył sobie ten. Ale nie, nie chodzi o to, że ten kultywator lata po lewej, do lewej, do prawej. A. O to chodzi. No bo ten modzik, nie? Ten z tym attacherem jakby. Mm. Ogólnie słuchajcie, blisko mamy fajny pomysł zmiany, jak trochę gospodę modernizować. Bo raczej już wiadomo, że i tak dużośmy kupili, ale Krzychu jeszcze chce kupić sobie samochód ogólnie. I prawdopodobnie tak. Będziemy... O kurde. Musieli zdać chyba jakiegoś blaszaka, ale spoko, też sobie kupię furę, więc będziemy mieli dwa. Więc jak macie jakieś fajne samochody gdzieś tam, które znacie na Elixie, to podsłuchajcie nam, to zawsze będzie jakaś fajna akcyjka też tego, nie? Więc śmiało. Co, ty jedna na drugą stronę łapiemy? Chyba tak, o nie? Bo nie. Raz przy razie zawsze chodzi średnio, nie? Jednak ta akcja. No. Ty, ja nie muszę nic ten włączyć tego siewnika, on będzie sam już chciał. Ten siewnik chyba trzeba włączyć, bo mój jest bez włączania. A czy ty, a co myślałem w ogóle? No tylko rzepak możemy siać. A. Jest sierpień, więc tylko rzepak siejemy. No właśnie. Dobra, już to opuszczam. Jeszcze go sobie tylko rozłożę. Okej. Okay. Fajno. Ja w kombajno. I co, spróbujemy sobie teraz ogólnie ludzka, mamy też tego GPS-a nieszczęsnego. Ty, on już to sieje? Czy nie? Ale sprawdzę. Musi sieje już, nie? No, więc tego GPS-a. Jak się włączało tego GPS-a, jak się pamiętasz? Ctrl-W i Ctrl-C. Ctrl-C to masz całą tą. Jasne. No i Ctrl-W to myślę, aktywujesz go, nie? O Jezu. Okej, okay. No. Teraz to można robić, panie kochany, nie? Tak, to, no. Tak teraz to idzie. No, więc mamy w końcu te GPS-y, bo już myślę, że jest taki moment, gdzie ja właśnie chcę was pogadać, muszę się martwić o to, co tu się dzieje po prostu, a przy okazji mogę sobie fajnie poczytać czat, ale też teraz samo się ustawia. O! Co zaś mi, Krzysiu, szukałeś w takim razie? Tak? Mówisz, że to inaczej. Podaj szpici, zobaczymy wtedy. Jak chcesz wchodzić jeszcze raz? Czekaj. O, jak chcesz robić cięcie na odcinek, to możemy. Dobra, jakoś tu łapie. Ale jedzie. Ale pole krzywe. Krzywe? Czemu? No bo na początku mijaki zostały. Myślę, tam odmiec jakby, tak? Zostanie? Tak. Czy co? No, bo tam w tym momencie chyba tak lekko krzywo wychodzi, nie? Ogólnie ludzie tak. Pola są powapnowane, ponawożone, obornika jest zero i chyba nawet mamy zero też tego likwidu jakby, nie? Wlanego. Tego gnojwicy, nie? Siema, organista. Chyba też jest zero, nie? Czego no. Zero? No, gnojewicy. A, no było. Obornik płynie z
skurczył. Ale żeś czas przewijał, no i już pewnie nie jest. Trochę się nie zrobiło, no ale ogólnie żeśmy wszystko do zera wwieźli i tak się zastanawiam, czy zaś to właśnie ta nasza obora, którą tu mamy, ona przypadkiem nie ma zbyt dalekiej odległości do płyty obornika. Dla pewności jak się jednak powiększę, wiesz? W sensie wyświetli update po prostu. Jakby co? I zobaczymy, co się dzieje. Ty znowu mam jakieś lagi, nie? Nie wiem, ja czemu. Nie mam na przykład. A mi coś laguje do 60 FPS-ów, nie? Ja mam stabilne 30 FPS. Nie, jest problem non-stop. Ale ja, wydaje mi się, że to jest ten modzik z tym, tym właśnie Rockstar pisał, nie? Ten free point attacher jakby, nie? Czy attachment, co po prostu tam on trochę lagował, nie? Aha. I ja myślę, że po prostu go włączymy i zobaczymy, jak wtedy będzie działać, nie? Bo znowu jest sama sytuacja wcześniej, a nie chciałem jakby kolejny raz sprzedawać maszyn i tak dalej, nie? No to. Dzisiaj grucha akurat jest czwartek, jak to nagrywamy, znaczy 11 maja. I jak coś, to robimy tylko i wyłącznie podwórko kolisty, bo na szpokowie na razie nic się nie dzieje. Znaczy, no dzieje się dużo, bo wysłałem 3 paczki modów. Po 4 modele, więc już niedługo na podchawie może będziecie mieli kilka fajnych modeli. I trochę, że tak powiem, lekko sobie chcę odpocząć od tego modelowania, więc no, mam na razie jakby taką lekutką przerwę. Ale jak to fajnie teraz wychodzi, tak idealnie równo, nie? No, teraz panie, to teraz to tak. Też klepie model? No właśnie, Michi, nasz jeden z modelarzy, tu na czacie właśnie jest na czacie właśnie, no i też modeluje, więc bardzo dziękuję Michi jeszcze raz, ale to na working progress, no o tobie nic zapomnę, nie? Także nieźle, nieźle. Moluszki gdzieś polone na Onyxie. No raczej my coś takiego, nie że polone jest, jak już to może jakieś golfy, passaty, coś takiego, nie? Byśmy chcieli. Ja od razu coś nowszego idę. No, coś takiego, tylko że nie, też jakiś Lambo, nie? No bez przesady, nie? Żeby się nie dwaliło. Od Kaśki, czy coś. Nie no, ale szyba elektryczna musi być już. Bez przesady. Nie będziesz skrawał, nie? Wiadomo. No. No, też musi być, nie? Znaczy, tobie chodzi o siebie w prądzie, tak? No tak. W sensie, no. Ja myślę, no, że podgrzewany, myślałem. Ale plus regulujesz GPS? Ale nie, GPS jest okej, chyba, nie? Tutaj ustawione jest... No dobrze jest. Nie, ja w porządku, no. Ja też. Bo pod tym... Pod Ctrl-C mam włącz wykryte, nie? Wykryj szerokość. No, 3 metry jest. No mi samo wykryło, no. Nic nie zmieniałem. Dokładnie. Okej, okay, no, wszystko spoko. Także to jest fajnie. Jeden ząbek możesz jeszcze chyba przesunąć i tak będzie łapać. No, właśnie tak myślę, że ten, że spoko. Tylko też właśnie nie chcę robić jakichś takich miniaków specjalnie, co nie? Więc to tak wygląda. No i fajnie, że w końcu nowe zestawy sobie lecimy tutaj z tym poletkiem, bo ogólnie chyba jak chodzi o rzepak, to będziemy mieć chyba to pole i może jeszcze jakieś jedno walniemy, wiesz? Nie wiem jeszcze któro, ale raczej nie chcę więcej dawać rzepaku, bo chyba tyle by i tak wystarczyło. W sumie jak chodzi o rzepak, to moglibyśmy jeszcze polecieć z którym polem rzepak? W każdy. Można się na 66 pojechać, nie? Tam malutkie koło... Koło mleczarni tej, nie? Co jest? A, że to małe, no może. No, bo tam tak nic nie ma co, a tam ostatnio była pszenica chyba. To można się tam coś zasiać, nie? Jakiś rzepaczek. Mhm. Kiedy jakiś work in progress? No, jak mówiłem, jak skończę gospodarstwo, to drugie na szpokowie, to będzie work in progress. Ale pan przepuścił idealnie. A póki co jeszcze nie jest, bo brakuje mi dwóch modeli grywalnych, nie? Także już coraz bliżej, ale jednak daleko, nie? Okej. Okay. Kurde, cała 16 uwolona od tego wapna. Taka cała biała. Ale zaraz, w sumie tak. A no tak, bo ty masz to wapno i to mam obornik w tym miejscu akurat, nie? No troszkę. To i tak zaraz będę biały też, nie? Pewnie. No, ogólnie tak jeszcze wam takiego lekkiego roleplay sprzedamy. Osoba, która nam tworzyła tego Maseja, czyli dla was też, bo on idzie nam od huba. Czekamy jeszcze na serwis od niego. O, już nie wierzę w wapno. Czekam na serwis, bo na wałek dalej sprzedaż nie działa, więc się na kosę też za bardzo nie zrobimy, a musimy dokupić zaraz nowe pole. Ogólnie ty, czekaj, bo teraz kupujemy nowe pole pod się na kosy i kupujemy nowe pole pod rozwój pewnego pola, na którym rośnie kukurydza w ogóle i tam będziemy robić też fajną akcję. Więc no trochę tam kawałków dojdzie. I jestem sobie nawet ciekaw, ile będziemy mieli wtedy pola, nie? Trzeba jakoś to też fajnie policzyć, żeby ludzie wiedzieli, ile aktualnie mamy hektarów. Bo póki co, no trochę tego pola tu jest, nie? No tak, nie? Zamieniłbyś się teraz za 16? Mogę, jak doradzę do końca. Ja bym trochę podjeździł, no, ja tylko się też obrócę. Teraz się muszę obracać, nie? Tego tam już sobie, wiesz, siądę. Bo właśnie tu sobie podjadę taką. Okej. Okay. Dobra.
Bo chciałem też właśnie trochę powiedzieć i też 16, nie? Bo masa jak fajny zestaw. O kurde, ale tu jest miniatura do roboty, czekaj. Nie mogę wytrzymać. Normalnie aż na odcinku z wami zrobię, nie? Ja też. Ale miniatura. Kto wie? Może będzie potem... O, tu jaka miniatura będzie, matko. Zrobię same zdjęcia, patrzę na sorry, nie mogę po prostu wytrzymać, nie? Jak widzę takie zestawy, to aż mnie... Aż mi... tego się nie odpala siewnika, mówisz? Nie, tego się nie odpala, nie. Okej. Okay. Ale to sobie tak tego się raz odpala, nie? A tak naprawdę to wszystko leci już. Bo nie, bo nie, nie miałeś... tylko o, agregat, nie? Ale on zimuje u ciebie, kurde. No mówiłem o tym właśnie. Tu u mnie tam sztywny jest jak nie wiem, a u ciebie to no. Luzy jak... No ale luzy. Mówiłem o tym, a... No nie no, buja się strasznie. Z 16 tego. Czekaj, aż muszę to... Chyba muszę u ciebie wykryć szerokość, wiesz, bo... No u ciebie jest 3,2 metra. To ładnie. A. Ale dobrze, że ten... Co? Nie, co no, już właśnie zmieniam trochę, nie? Na czemu zmieniłeś? Na 3 metry. No dobrze bo... łapało, wiesz? No ale przeskakiwało tam potem trochę. Pewnie. Nie, no dobrze nie, ja widzę, że u mnie na przykład było przeskoczone, nie? Ale to może coś mi się wydawało. A dobra, Artur, to takie tam piszesz. Sorry, właśnie sami mam tak, że jak się odpalę, to po prostu mówię za szybko, nie? No, sorry, sami jakieś tam zakręcie. Uda mi się rzucić. Ty chyba nie zapiłem kierownicy. A nie, zapiłem, dobra. Ty, ja myślałem, że jeszcze pojedziemy sobie spokojnie zasiać, zasypać jeden zestaw. A tu chyba będziemy mieli na jednym zestawie przejechane. Na jednym zestawie to może wszystkie pola zrobić nasze. No. Ogi zrobię potem, okej? Okay? Znaczy Ogi Oli. Ty, ja już wiem czemu tak było tutaj. Czemu? No bo ty na początku miałeś tam chyba, przeskoczyło ci, wiesz? I teraz widzę, jest też problem, zaraz dosiemy to. Że nie było, bo została grzywa trochę. Okej. Okay. Nie, ale to się super buja. Ja już chyba wiem co tak lagowało, wiesz? Bo teraz nie mam lagów, nie? Jak tutaj jadę. A tam coś mi zamula, nie? No patrz, to się fajnie buja, nie? Nie no. Cudo. Ej, bez kitu. W sumie racja, Grim, ja już za chwilę mam 24 lata. To chyba to już takie jest wiekowe, nie? Że mi tak idzie. Tak, ja już to, wiecie, przez wiek tak mam, nie? Rozłóż talerz przy agregacie, przy masaju. Ty! Tam talerz jest rozłożony? Nie był, już się składam. Jezu. No bo ty, wymyśli będzie... dwa talerze, no po co to? A teraz będzie więcej brało, czy nie? Nie, wiem. No. Że nie było, że jakieś dziury będą wtedy. Nie, żadne dziury. Dobra. Żadne dziury. Na ciebie będzie jakby co. No dobra. Jest w górze, Boże. Zapomniałem całkowicie, nie? Fils Oldman, dokładnie, no. Dobra, sobie zaiszczamy. A jak to będzie łapać? Pytanko właśnie, czy będzie zeszło dobrze? Nie no, jest git, jest spoko. Fajna ta gleba, to podoba się dla mnie. No idealnie idzie, nie? Zobaczcie. A jak tam tobie leci? A, bo teraz trafiłeś na ten, na zagajnik. No. A to w sumie spoko też, nie? Trzeba się rozprzeć robić, nie? Najlepiej tak. No tak. I tak nam w sumie wyjdą dwa zagajniki, bo jeden jest tam, a drugi jest tutaj, nie? Mhm. Tylko tam bardziej taki, no, taki clean bardziej niż zagajnik, nie? No, w ogóle też myślałem dziska nad połączeniem trochę tutaj tych pól. I będą pola w fajny sposób połączone, na pewno. Nie teraz jeszcze, ale tu mam w planach zrobić ogromnie takie duże pole. O, ale to zobaczycie jak to będzie wyglądało, nie? Jak już chce się tak dorobić tych maszyn takich kurde konkretnych, nie? Zresztą w sumie jeszcze przed tym odcinkiem, zanim wam go wydamy, tego save'a. No to takie rzeczy, żebyście mieli trochę tych starych maszyn, nie? I powiedzmy, może potem się uda zrobić ten 200 odcinek, to byśmy zrobili jeszcze większe. Chociaż tak w sumie wydać save'a na 100 odcinek to już spory progres. A jeszcze wydać save'a na odcinek powiedzmy 200, to tam już w ogóle będą maszyny wielkie, nie? Zresztą, dobra, co my gadamy? Pewnie, nie? Weź 200 odcinek to zrób najpierw, nie?
No, a trzeba będzie troszkę też ponagrywać na zapas, bo jak ogólnie już tam zaczynam mówić powoli, bo to wszystko tak było jeszcze nie do końca pewne, czy na pewno. Pewne, czy na pewno, ale jest taka szansa, że nie będzie mnie przez jakiś czas na streamach, na Twitchu, więc zrobimy sobie, ja zrobię sobie taką lekko właśnie przerwę i chcę ponagrywać trochę filmów na zapas, nie? Żebyście wy jednak te odcinki mieli, tylko już nie co dwa dni, a co trzy dni raczej, żeby jaka tamkolwiek nasza aktywność moja w internecie została, nie? Czy chwalę się na współpracę na YouTubie? Nie, Michi, bo ta współpraca nie obejmuje w ogóle YouTuba, nie? To jest czysto to pod Twitch, nie? Także tam to nie mówi. W sumie, no mogę powiedzieć, nie? Ale to jakby nie zalicza się w ogóle do warunków, nie? Więc no. Ale na Instant Game oczywiście możecie wpaść, macie linka w opisie, więc tam was zapraszam. Bo w sumie już teraz mamy chyba cel nas na giveaway osiągnięty. Na giveaway, czyli na nasz konkurs. No i będziemy coś tam na tym instant gaming kupować dla was, nie? To była szybka przerwa, czy przed? Wiesz co? Przerwa jest zaplanowana, a jak wyjdzie z mapą, to nie wiem, nie? Bo ja już mam ustalone terminy przerwy, bo jadę na wakajki takie trochę. Więc nie wiem, jak wyjdzie ze szpakowem. Jeśli się wyrobię ze szpakowem wcześniej, to się do tej przerwy, to wyjdzie przed. Jeżeli nie, no to wyjdzie po prostu, nie? Bo to jest coś takiego, co już zaplanowałem jakiś czas temu, nie? I nie mogę teraz tego odwołać, nie? Tak w ostatniej jakby chwili. Znaczy w ostatniej chwili. No się tego czas trochę jest, ale no raczej nie odwołam tego, nie? Ale Mietek, ja mam w sobotę urodziny, jak coś, nie? Ale dziękuję, ty, poczekaj, ja ci przerwę, a moja wypłata to gdzie? No, przyjdzie na konto, na razie nie mam pieniędzy. Wszędzie powiedz. Przyjdzie. Ile trwa już seria kolonisty? No to jest 94 odcinek chyba, tak? 94. No, jakoś tak. Więc jest to chyba w pewien sposób jakiś mój rekord, jak chodzi o odcinki, bo nigdy na żadnej serii nie dobiłem 100 odcinków. No sobie to też nie dobiłem. Ale to raczej dobiłem. Nie chcę takiej wypić. Że co? Następny odcinek? Setunie obalić, no na setkę. Setunie. No pomyślimy, nie jest to głupi pomysł. Jutro właśnie na piątek trzeba jakiś zakupić prowiant. Oho. Nie wiem, czym się będę raczył, ale też nie chcę mieszać, ale może jakieś takie luźne piwka sobie po prostu. Coś. O, zobaczycie niedługo, nie? Znaczy, wy już to widzieliście. Widzieliście to kiedy? Przedwczoraj, bo jak ten odcinek macie na... Na kiedy ten odcinek macie? Albo nie, nie, no musi być ten odcinek na niedzielę. Bo na sobotę dla was fajny odcinek, no to jest typowy taki odcinek urodzinowy, nie? Więc no, to zobaczycie, jak to będzie. A ty robisz tam klina całego, czy jak? No ja to robię ten, raz przy raz, nie? Jadę. Aha, raz po raz. No. Dobra, to ja sobie tak odjadę, tak, żeby to zasiać. Przełączę z radyjko trochę na inną nutkę. Nie no, właśnie o to chodzi o Geoli, że nie chcę na wakacjach poprawiać mapy, nie? Więc albo nie będę... Jak się wyrobię, to super, jak się nie wyrobię, to nie. A wiecie, a jeszcze wam jakby terminu tych wakacji nie zdradzałem, no bo to by zdradziło, kiedy chcę wydać mapy, a potem by ludzie mnie męczyli, że dawaj rób, nie? A jak jest pośpiech, to się mapy źle robi, nie? Dlatego myślę, że na spokojnie chyba sobie po prostu ją zrobię. Gdzieś raczej na jesień, nie? Jakoś tak. Tak jak planowane w sumie było, nie? Więc no, zobaczymy. Jak się uda fajnie, wszystko szybko, to git, ale nie chcę obiecywać, nie? Więc raczej myślę, że jesień. Że wszystko było dopieszczone, nie? Zresztą wiecie, będzie to ostatnia moja mapa do farminga 22, więc warto byłoby nie poprawić jej potem w nieskończoność, nie? Dobra. A w sumie ten, no mogę sobie już zajechać. Mogę? O, prawie mogę. Trochę się nie zgrywa. A dobra, to pojedziemy sobie tak. A czemu by nie? Mamy GPS-a przecież, nie? Więc jak najbardziej tak jeszcze można. O, ale mnie kurczę spodnie się cisnęło na tym, na brzuchu. Ile byś jej teraz dał procent? No krucha, work in progress. Proszę oglądać. Tam wszystko jest powiedziane, nie? Skoro tam jest tyle procent, to pewnie kolejny odcinek da nowe procenty, nie? Na razie jeszcze odcinka nie ma, więc co będę spoilerował? Jutro masz urodziny, jutro gadaj o procentach. Jutro będę gadał o promilach, a nie o procentach. Whisky Torka, on muszę kupić.
To będzie dobrze. Dlaczego ostatnia mapa? Ostatnia mapa do Farminga 22. A nie w ogóle, bo mam plan na kolejne mapy i to ogromny, nie? Rozwali wam to łeb, jak zrobię. Znaczy powinno, mam taką nadzieję, że rozwali łeb, nie? O, Cysiu przyjechał. Wiesz co, weź rób tam tego klina tam, nie? No to sobie dokończę. No tam, dobra. No, na spokojnie sobie dokończę, żeby nie było problemu. I potem jeszcze zrobił poprzeczniaki, jak tam się poogarnie i git, nie? No, także przypominam i podkreślam, ostatnia mapa do Farminga 22, nie? Jak będzie nowy farming, to nowa mapa, wiadomo, nie? Więc to się nie martwcie o to, że kończę produkcję. Nie zamykamy jeszcze naszego działu i pracujemy cały czas. Kurde, jak to strasznie... No jeszcze. Jak strasznie mało ziarna na to idzie. No, bardzo mało. No, przecież ja dopiero lekko pan 100 kilo wysiałem. Nie, a ten GPS jakiś świetny, nie? No. Ja w ogóle doceniam go teraz. Doceniam teraz to, że właśnie na kolonii są takie właśnie proste pole, nie? Bo na szpakowie będzie ciężko to ustawić chyba ten procent. Ten promień. Jakby nie. O, przepraszam. No a jak używasz tego GPS-a, to ci kierownica też lata, czy nie? Nie, no nie. No, na sztywno. Na dwa razy się trzeba? No jakie dwa razy? Ale właśnie ciekawe właśnie jak to będzie... Znaczy no w realu pewnie nie byłoby to różnica, gdybyśmy siedzieli jednym silnikiem, potem drugim. To byłoby pewnie jakoś wyjście było inne, nie? A tutaj tak trochę jeszcze nie wiadomo jak to, nie? Leci. O, ale spoko tu idzie. Aby te przyczynki jeszcze porobić, nie? Będą się mapy zagraniczne? Oczywiście, że tak. Idę teraz za granicę w mapy. Jak najbardziej. Znaczy mam gdzieś tam w planach zrobić mapę zagraniczną, nie? Ta mapa miała być zagraniczna w sumie. Ale no się nie wyrobiłem z tematem po prostu, nie? Bo szpakowo miało być tak naprawdę wydawane... O, powiedziałem tą stronę, akurat zrobiłem tam poprzeczek. Szpakowo miało być wydane tak naprawdę na święta Bożego Narodzenia. I do wakacji miała być wydana nowa mapa, nie? Fikcyjna. Znaczy, tak by... Nie do końca fikcyjna, bo zagraniczna, ale... Wzorowana na realnych terenach, ale fikcyjna jakby, nie? A się nie wyrobiłem z tematem, no i cóż. I mamy maj, a szpakowo jest rozkopane w połowie, nie? Tak nagrywam. Ej, w ogóle wiesz, że mam pół godziny odcinka już? No to elegancko, kurde. Tak szybko zleciało. Dzisiaj jest dobry ten... Jak to się ma? Kurde. Słowa mi się po prostu plączą, nie? Dzisiaj jest dobry dzień do nagrywania w sumie. Ale zarobiście. A ja jeszcze jutro na tych urodzinkach ja mam w planach Dirta zagrać. O, ale to będzie Kongo, nie? Oho. No, będzie farming, będzie Dircik, jakiś tam ETSik może zrobimy, nie? Więc jest dużo ciekawych atrakcji zaplanowane, ale jak wyjdzie zobaczymy. Padę już tam zrobić poprzeczniaka, nie? O, no to tutaj wysieje ten mijak, co zostawiłeś. Po tym poletku. Co zostawiłem? No, to jest taki ten, na miedzy, nie? Podlasie to nie Polska? A, czyli mapa zagraniczna, tak się udało zrobić. No to fajnie. No, to się zgadza wtedy. Wszystko jest. Ej, to według planu postępuje, no to super. Chociaż nie, miałem wydać na wakacji. To się nie wyrobię jednak, nie będzie mojego planu. Miała być mapa zagraniczna na wakacji. Nagrywam. A czemu pytacie? No się nagrywa. Co to mówił? No ten, WhatsApp. A tak. Skito. Tuti! Żeby osiągnąć sukces, musisz szukać samego siebie? Yes. Dzięki, coach mój. Dupcyngiel, ten nick jeszcze, nie? To siema YouTube, oczywiście, że siema, tak? Najbardziej, cześć. Jest nagrywane, to można się przywitać, nie? To jest ten słonecznik nieszczęsny, kurczę. Ogólnie mieliśmy też nowicka taki w planach, właśnie zakup tego nowego kombajnu, ale chyba rezygnacja będzie niestety następować. Bo po prostu się nie wyrobimy z kasą, nie? A jeszcze, jak mówię, chciałem teraz wziąć kredyt na tą mleczarnię i już tam coś też podziałać. W sumie, wiesz co, moglibyśmy teraz wziąć kredyt w sumie na tą mleczarnię i już tam mleko wozić powoli, nie? Żeby się serki już robiły. No, bo serki tak są najlepsza cena w zimie, a jeżeli my teraz to kupimy, to nam się nie przerobi. Znaczy, jeżeli kupimy w zimie, to nam się nie przerobi wszystko, nie? Mhm. Więc warto by to było ogarnąć. Serek spod... Spod czego? Spod Lasia? No, tak. I cyk. Ale jedzie.
O, już lepiej. O, kurde, sorry. Coś mi tutaj sadzi. I cyk, dwójeczka. Akurat w takim momencie. O, a ty już tam skończyłeś? No. Ta, na pewno. No jeszcze zobacz. Ty, bez kitu skończył. A, to się takie jest, nagrzewa, to dokończył już, nie? O, dosiejemy to, żeby nie było. To Raja to bierze Podlasie, nie ja. Nie, broń Boże, ja kocham Podlasie. Jakbym nie kochał Podlasie, to bym nie zrobił mapy z Podlasia, nie? Pomyślcie logicznie, ludzie. No to wszystko już? Tak. Dobra, ja już sobie cofam, to co, na gospę wracamy, nie? No. Albo nie, nie na gospę, jedziemy na tą 66 tam, nie? Pod meczarnię. Boże, niepusionym, Rozumiem, jak matka. Zwolnij, bo tam stoją! Dej mu! Dobra, także zjedziemy się tylko na tamto pole i właściwie zakończymy odcinek, nie będę to jeszcze dużo tego. Kurde, jak ci lata ten siewik, zobacz sobie. Mówię, nie? A weź teraz skręcaj lewo-prawo tak szybko i ten czekaj, zobacz. Czekaj, czekaj, czwórkę dam mu. Ja zablokuję ruch z tyłu. Dobra, lewo-prawo, dawaj, test i tego. O kurde! Urwie, pa! Urwie, rurwę. Nie no. Do wymiany. Jakie ludzie to ma. U mnie sztabilnie. Patrz jeszcze raz, co nie? Dobra, nie, 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 nie róbmy na Krzysiu, nie, nie ma co tak robić. Co ty robisz? U mnie jest sztabilnie. Dobra, zawijamy. Ej! Kurde, panie, co pan? No się wytentyguje. Ja tu tylko wjadę, wiesz, i ja ten, opuszczam. Ja nie opuszczam. Ja tak zostawię. Dobra, ja tu się tylko zgaszę. Ja to samo. Kurde, się kurzy. Już nakurzył tu. Się kurzi. No. Możecie się bliska kurde, przywitać. Nie słyszę go. Znaczy, poszedł no. Właściwie. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Za dobra, to, więc słuchajcie, dziękuję za ten świetny odcinek z tej doborowej akcji, a może tak będzie widać, do wyborowej akcji. Więc zapraszam na kolejne, wpadajcie na Twitch, jak mówię. No i pamiętajcie oczywiście o Instant Gaming, który jest w opisie. Sprawdźcie promocje, jakieś cenki, które są tam dla was, bo myślę, że są fajne ceny. I giveaway nowy będzie też, nasz giveaway, który będzie na streamie, będzie też właśnie w oparciu o Instant Gaming. Także dziękuję, na razie, trzymajcie się, cześć, pozdro, pa pa. Siemano.